konkursie. Szczegółowe informacje zamieszczę pod filmem, żeby tutaj nie zajmować miejsca. Dzisiaj zapraszam na odcinek, który nazwałam Zabiłam dziecko, bo musiałam. Po tytule można się domyśleć, że będzie o dzieciobójczyniach. Jest to straszny temat. Postanowiłam go poruszyć, dlatego, że natrafiłam na wiele informacji w internecie o, o takich sprawach. Dlatego postanowiłam zebrać kilka które były opowiadane przez dziennikarzy przez dziennikarzy TVN24, i chciałabym je wam przedstawić. To teraz zacytuję tekst, który powiedziała jedna z dzieciobójczeń właśnie do dziennikarza. Miałam wprawę już drugą ciążę przechodziłam tak, że prawie nikt nie widział. No, do dnia porodu, oczywiście, teraz miało być inaczej bo nikt miał się nie dowiedzieć o porodzie. Ciąża, jak to ciąża. Pierwsza była normalna, taką jaką mają wszyscy inni. Wizyty u lekarza, badania, tabletki, no i poród oczywiście w szpitalu. Ale drugą ciążę to już ukrywałam. Sama do końca nie wiedziałam co zrobić. Mieszkanie ciasne, pieniędzy nie było. Brat i ojciec patrzyli na mnie jak na wywłokę. Arek? Pff, ten to był tylko wściekły. Ale w dniu porodu wszystko się zmieniło. Zostałam mamą drugi raz. Trzeciego dziecka to już nie mogłam mieć, a jednak zaciążyłam. No i jak zaciążyłam, to Arek powiedział, że to jest tylko moja sprawa. Skoro tak, obok nas było okno życia. Myślałam o tym, żeby tam zostawić dziecko. No. no, ale potem potem wszystko tak szybko się działo. Zbyt szybko. Nie ogarnęłam tego. Dzień porodu spędziliśmy razem. Ja, Arek, no normalnie, jak każda szczęśliwa rodzina. Arek, ja, no i maluszki. Poszliśmy na spacer. Potem podróciliśmy dzieci do moich rodziców. Oni potrafili się nimi dobrze zająć. Zresztą, w tak ciężkim czasie maluchy nie mogły z nami być. No bo ja rodziłam w domu przecież nie pojechałam do szpitala. Ukrywałam to, co się wydarzy. No, Arek rozkręcił muzykę, oczywiście po to, żeby sąsiedzi się nie zorientowali, co się dzieje. Muzyka grała długo, dlatego, że od razu po porodzie dzieciak się rozdarł. Bałam się go wziąć na ręce. No, żeby nie było jak z drugą ciążą. No wiesz, że coś we mnie pęknie i nie dam rady zrobić tego. A musiałam to zrobić. Dlatego myślałam tylko o dwójce moich dzieci, które już mam. Że sąd może mi je odebrać. Że przyjdą i po prostu je zabiorą. Stracę je. No to urodziłam, umyłam się, ubrałam. Dziecko położyłam na łóżku, pod kołdrą. Potem, potem to wyszliśmy z arkiem z mieszkania. Poszliśmy do dzieci, do moich rodziców. No i z mojego rodzinnego domu Arek wziął torbę podróżną. Taką, w której rodzice nosili drewno. Jak wróciliśmy do domu, to Arek zawinął noworodka w kotarę i zamknął je w torbie. Usłyszeliśmy, że znowu płacze. No, ja nie mogłam tego słuchać. Naprawdę. Nie mogłam tego słuchać, więc nakryliśmy kołdrą to dziecko. Ledwo żyłam. Więc Arek sam wyczyścił mieszkanie z mojej krwi. Potem ustaliliśmy, że najlepiej będzie pozbyć się tej torby. Może gdzieś zakopać? Wybraliśmy miejsce na terenie starej kopalni. No, na miejscu wykopaliśmy dół i wrzuciliśmy tamto torbę. Arek powiedział, że znowu usłyszał płacz. Nie mogłam myśleć o tym, że to dziecko cierpi, naprawdę. No, a jak nie mogłam, no to zrobiliśmy tak, żeby już nie cierpiało. No i wtedy pomyślałam, że się udało. Znowu byliśmy we czworo. No, aż w końcu Arek zaprosił kolegów na wódkę. Wstał i powiedział, że urodził mu się syn. Nawet imię mu nadał! Sylwester! Nie wiem, czemu to zrobił. Boże, co za głupek! Jak inni ludzie zaczęli pytać, to niby co miał powiedzieć? Co, co i jak? No to musiałam coś powiedzieć! No, jak pytali, to musiałam powiedzieć! No i powiedziałam: że syn urodził się chory, że trafił do szpitala w zabrzu. No ale to nie było proste. Zdałam sobie sprawę, że mój świat runął. Nie wiem nawet jak. Nie wiem, jak to w ogóle wszystko się stało. Najgorsze to jest to, że o tej kopalni, tej torbie dowiedziała się policja. Kiedy się o tym dowiedziałam, to chciałam się zabić. To jest opowieść od strony Anny, czyli kobiety, która wspólnie ze swoim partnerem nabiła dziecko. Natomiast policja ustaliła, że jest w tej historii sporo prawdy, między innymi to, że para miała dwoje dzieci i to, że większość czasu te dzieci spędzały u rodziców Anny. Policja powiedziała, że dowiedzieli się o tym od pracowników miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Wiadomo jest, że para, czyli Anna i Arek, korzystali pomocy państwa, nie potrafili się sami utrzymać, brali różnego rodzaju zapomogi, pieniądze na dzieci jakieś wyżywienie, obiady w przedszkolach i tak byli to młodzi ludzie ponieważ Anna miała 24 lata o Arku dowiedziałam się tylko, że był po 20, nie byli małżeństwem byli, w, żyli w konkubinacie w kamienicy przy ulicy Katowickiej, byli bardzo dobrze znani przez MOPS, tak jak mówiłam głównie ze względu na dzieci, które już mieli, to był trzyletni chłopczyk i półtoroczna dziewczynka Dzieciaki chodziły do żłobka i do przedszkola, natomiast ogólnie ich opieką zajmowali się właśnie rodzice Anny. Sytuacja materialna była dramatyczna, więc kiedy kobieta zaszła w ciążę, jej brzuch rośnie, rośnie, rośnie. Nie każda kobieta przechodzi ciążę w taki sposób, że wygląda jak balon. Niektórym kobietom łatwo jest ukryć to, że są w ciąży, no ale tak się stało, że ten brzuszek zauważyły pracownice miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Jak wiemy, kiedy się korzysta z różnych państwowych zapomóg, no to panie przychodzą, umawiają się na rozmowę albo zapraszają biorców do siebie, do ośrodka, żeby porozmawiać, dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja, co, co jeszcze można zaproponować, a może praca, a może pieniążki, a może książeczki, no takie różne rzeczy. Panie oczywiście miło zapytały, jak się czuje, jak tam brzuszek, co tam się urodzi, czy chłopczyk, czy dziewczynka, kiedy będzie poród. Kobieta oczywiście grzecznie odpowiedziała, a zgodnie z prawdą, że będzie rodziła w maju. No to panie się ucieszyły, zapowiedziały swoją wizytę na czerwiec, żeby sprawdzić jak tam się miewa mama, jak się miewa maluszek, jak to oddziałuje na resztę rodziny. Tak jak powiedziały, tak zrobiły i w czerwcu zawitały do kamienicy na ulicy Katowickiej. Anna powiedziała, że dziedziuś się, owszem urodził się, ale niestety musiał zostać w szpitalu, ponieważ ma wadę, jest bardzo chore, i musiało tam zostać. Niestety nie posiadała żadnych dokumentów, podobno jeszcze nie dostała ze szpitala, ponieważ male, maluszek nie opuścił jeszcze miejsca swojego porodu i że wszystkie dokumenty dostanie dopiero, kiedy dziecko opuści szpital i zostanie wypisane do domu. No ale sytuacja trwała, trwała, minął miesiąc, minął drugi, dokumentów jak nie było, tak nie ma, dziecka też nikt nie widział, nie wiadomo, co się dzieje. W takim wypadku pracownicy MOPS-u rozpoczęli poszukiwania. Jak się okazało, nowo narodzone dziecko nigdy nie zostało zarejestrowane w urzędzie. Nie nadano mu numeru PESEL, nie nadano mu imienia i tak i tak dalej. Po prostu dziecko widmo. Urodziło się i nimu. Nie było też w szpitalach, tak? A Anna powiedziała, że urodziła dziecko w szpitalu. Nic nie mówiła o tym, żeby dziecko zostało urodzone w domu. Niestety no, ślad po nim zaginął. W takim razie pracownicy zgłosili sprawę na policję, która oczywiście no, zgłoszenie musiała przyjąć. Przyszła do Kamienicy i zaczęła wypytywać sąsiadów, czy to prawda, czy kobieta faktycznie była w ciąży, czy ktoś może to potwierdzić, czy ktoś ją widział. No i sąsiedzi powiedzieli, że no tak, no była, no widać było, że ma brzuch. Ale dziecka nie ma. No ależ nikt się nie interesuje, tak, no nie ich sprawa. Przecież można oddać dziecko do adopcji, niedaleko było okno życia, no jest dużo różnych rozwiązań, zresztą nawet w szpitalu można zostawić. Jeden z sąsiadów tak opowiadał: To nie była zła djocha, tylko miała wielką słabość do alkoholu i dobrej zabawy. My to nie potrafili zrozumieć, dlaczego ona zakopała ciało tego synka. No proszę, nawet jak dziecko nie żyło, to można je pochować, nie? No tutaj, jak widać, cytat jest wyjęty z wywiadu, w którym już było wiadomo, co się stało z dzieckiem. Policjanci z Wydziału Zwalczania Przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu wezwali Arkajanę na przesłuchanie na komisariat. Arek tam. Palił Jana, że on nic nie wie na ten temat, że przecież nic się nie stało, że tam dziecko jest sobie w tym szpitalu itd., itd., że on w ogóle nie wie o co chodzi. Natomiast Anna na początku też była twarda, że przecież jakie dziecko, o co chodzi, przecież nic się nie stało. Natomiast w trakcie przesłuchania po prostu się załamała, popłakała i powiedziała, co się stało z dzieckiem. Po prostu przyznała się, że dziecko zostało zakopane na terenie byłej kopalni Katowice. Tam policjanci pomocą Anny odnaleźli w dole przysypanego gruzem w sportowej torbie zawiniętego w kotarę noworodka. No, jak widać, pomiędzy zeznaniami Anny a tym, co powiedziała dziennikarzom, jest mała różnica. Anna została skazana na 15 lat więzienia, a jej partner Arek trafił na kredki na lat 10. Wyznania Kingi. Będzie dobrze. Piotrek w kółko to powtarzał. Ja nawet nie wiem, jak my zaszliśmy w te ciąże. Przecież używaliśmy prezerwatyw. Nie wiem. No przecież przez rok działały i bum, nagle przestały. Moi rodzice? Moi rodzice to by tego na pewno nie przeżyli. Zabiliby mnie. Już jak na wagary poszłam, to był dramat. O matka, a co się działo, jak wyczuli ode mnie, że piłam? A tu nieślubne dziecko, ale by była jazda. Boże. Oni to sobie nawet nie mogli poradzić z tym, że, że z matematyki nie miałam dobrych ocen. A dziecko? Pfff, hardkor jakiś. Zresztą, nie mogłam myśleć o tym, jak będą na mnie patrzeć w szkole. Moje koleżanki? Pogarda. Rok z Piotrkiem i wpadka? Jakaś głupia laska, co mózgu nie ma. Sama bym tak myślała. Ale mieliśmy plan. Mój i Piotrka. No bo przecież nikt inny o tym nie wiedział na poród miał mnie odwieźć do szpitala 30 km od naszego domu nawet adresu szpitala nie znałam bo Piotrek sam wszystko miał załatwić zresztą tak samo jak samochód miałam urodzić i oddać do adopcji i koniec zapomnieć moim zadaniem było po prostu nie dać się złapać z brzuchem a resztę miał załatwić Piotrek mocno ściskałam brzuch chociaż średnio mnie to wychodziło bo mama ciągle pytała co się ze mną dzieje taka szczupła taka szczupła nagle i figura się popsuła. Koleżanki z klasy, wychowawczyni, włefista, wszyscy to samo. Mówiłam im, że mam problemy z żołądkiem. No i żeby dali mi święty spokój. Całe szczęście wystarczyło, bo nudności miałam okropne. No ale tak poza tym to sobie dawałam radę. Na włefie ćwiczyłam do samego końca. Nawet grałam w piłkę z dziewczynami dzień przed porodem. Ale w końcu się zaczęło. Poszłam spać. Obudziło mnie skurcze. To jest najgorszy dzień w moim życiu. No i zgodnie z umową. Wzięłam telefon, zadzwoniłam do Piotrka. No w końcu plan trzeba było zrealizować. Bolało, w ogóle nie wiedziałam, co mam powiedzieć rodzicom, bo niby dlaczego wychodzę w domu w środku nocy. Kilka razy zadzwoniłam do Piotrka, ale on nie wiedział, co ma robić, jakby był niby zaskoczony. Kiedy zadzwoniłam do niego, usłyszałam tylko: No, chyba chora jesteś, to oczywiste, że z tobą nie pojadę. Jutro mam rozmowę kwalifikacyjną, muszę się wyspać. Odłożył telefon. Był końc rozmowy. Zostałam z tym wszystkim sama. Płakałam, nie wiedziałam, co mam robić. Ból był okropny. Poszłam do parku. Nie wiem, nie pamiętam. Dokładnie ledwo szłam. Wszędzie leżał śnieg, było zimno, nie wiedziałam, co mam robić. I nagle zaczęło się, zaczęłam rodzić. Pępowinę przerwałam rękami, po prostu pazurami tak długo ciągnęłam i piłowałam, aż po prostu to pękło. Wszędzie była krew, było czerwono, śmierdziało. Dziecko płakało ja razem z nim. Ale nagle zrobiło się cicho. Boże, co ja zrobiłam? Wzięłam je na ręce i po prostu zostawiłam w krzakach. A ja się ubrałam i poszłam do domu. Byłam brudna. Mami powiedziałam, że to okres. Powiedziała tylko, żebym się wykąpała i poszła spać. Mama poszła do pracy, a ja do szkoły. Kinga w dniu swojego porodu miała 17 lat. Dziewczyna została skazana na trzy lata więzienia w zawieszeniu na lat pięć. Jej partner ani członkowie rodziny nie ponieśli żadnej kary. Nie wiem, czy to jest sprawiedliwe, czy nie. Postawa tego chłopaka, o ile to, co mówi Kinga, to prawda, jest dla mnie wstrząsająca i jest w moim poczuciu tak samo winny jak Kinga. Dlatego, że pomimo tego, że to nie on bezpośrednio porzucił to dziecko, to tak naprawdę zrobił to, odmawiając dziewczynie transportu do szpitala. Był ojcem. Zresztą to, to nie była zagadka, to, on nie, to nie była niespodzianka, że że ta dziewczyna rodzi. No, niby mieli plan, a się okazało, że co? Że sobie może ten plan wsadzić tam, gdzie słońce nie dochodzi. Jeżeli matka zabija dziecko w okresie porodu, po, w okres porodu to jest jeszcze 8 dni po porodzie, to kodeks karny w Polsce przewiduje karę do 5 lat więzienia. To nie jest jak morderstwo, tak? Bo, bo przecież za normalne, typowe morderstwo można dostać o wiele wyższą karę. Natomiast w takim przypadku przewiduje się to, że kobieta jest w dużym szoku, że jest emocjonalnie niestabilna i tak dalej, tak dalej. No tutaj dziewczyna ma 17 lat i już naprawdę przewaliła sobie, tak? Dlatego, że to jest bardzo ciężkie doświadczenie. Ja sama jestem matką i nie wyobrażam sobie tego, co ona musiała przejść. Już pomijając fakt utraty tego dziecka i życie ze świadomością, że się odebrało życie w takiej małej istotce. Historia Zofii. No, to Edek będzie się dziwczył teraz. Tyle mi z tego wszystkiego wyszło. A ja? Ja to się tyle wycierpiałam. Czwórkę dzieci mi urodziłam. To prawda, w... Wiesio szybko zmarł. No ale on był chory na płuca. No tak się zdarzyło. Danusią to opiekowali się moi rodzice. Ma no, a Czesiem to rodzice Etka. Ale było dobrze. Fajnie było razem. I czwórkę dzieci. Dla jednego faceta. No, ale jak już urodził się Krzysio, no to zrobił się problem. No bo już nikt go nie chciał wziąć. Ani moi rodzice, ani rodzice Edka. No, a my to przecież nie mogliśmy go wychowywać, no jak? No jak? Przecież mieliśmy tylko jeden pokój z kuchnią. Nic więcej. To nie są warunki dla dzieci. No, dlatego mój Krzysio musiał trafić do domu dziecka. No, ale w domu dziecka to chcieli pieniędzy. No, a ja nie płaciłam, bo nie miałam. Sama nie miałam dla siebie. To gdzie jeszcze mam? Do takiej instytucji dawać? Czasu też nie było, żeby do Krzysia jechać. No. Ale jak zaczęli do mnie pisać, że chcą oddać Krzysia do adopcji, no to serce mi pękło. No jak tak można? Przecież ja go urodziłam. Ja, ja, ja dałam mu życie. Nie po to, żeby mówił mamo do innej baby. Do mnie, to był mój syn. Było trochę No zawsze jest. No i potem znowu zaszłam w ciążę. No a jak zaszłam w tyciąży, to już nawet mój Edzio się ode mnie odwrócił. Skrobankę zrób. Tak mi mówił. Zawsze jak tylko zaczęłam temat ciąży, to było. Skrobankę zrób. A no przecież przerwanie ciąży to grzech. Ja nie wiem, co ten Edzio mój gadał. Przecież my jesteśmy z katolickiej rodziny. Co ja, jak ja potem przed Bogiem stanę? Jak mam zabić dziecko? Ja już mam troje i co, jedne mam zabić? No, ale Edek mówił, że wszystko się da. Był na mnie zły, że go nie posłuchałam i nie wyskrobałam. Chciał mnie ukarać. No, no to ukarał. Zaczął chodzić do innej. No, ona już taka była, że na chłopów leciała. Matkowi było to na rękę, bo chciał mi przykrość zrobić. Chciał, ty i zrobił. No, ale ja urodziłam w terminie, do domu wróciłam sama, bez dziecka, No, Piotrusz chorowity był. W największej tajemnicy powiedziałam zaufanym osobom, że myślałam, że nie przeżyję. No, ale tu zadzwonili ze szpitala, że Piotruś jest w dobrej kondycji, ble, 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 dziecko trzeba odebrać. No i tyle z mojego planu. Lekarze zaczęli wydwaniać, że trzeba zabrać dziecko, że już, że przecież powinnam się cieszyć i tak dalej, i tak dalej. Ja przeciągałam, no ale co, no w końcu musiałam odebrać, no to odebrałam. Nie miałam co z nim zrobić. Wiedziałam, że w tej klitce naszej to nie ma miejsca, to nie są warunki. No to wziąłem go w becik, wsiadłam do autobusu i jadę. No i wysiadłam na przystanku. No i na przy tym przystanku przypomniałam sobie, że tam niedaleko to jest taka studnia. Koło lasu, tam nikt nie chodzi. Daleko nie jest, ale nie ma tam czego szukać, bo tam nic nie ma. No jak pomyślałam, tak zrobiłam. Poszłam tam do tej studni. Trochę musiałam Piotrusia dociążyć, żeby tam nie wypłynął. To kamień mu przywiązałam do szyi. Znalazłam taki ciężki. No i usłyszałam tylko plus. Poszłam do domu, bo gdzie miałam iść. Kilka dni później przyjechała policja. Zabrali mnie. Był proces. Sądzili mnie. Ja dostałam wyrok. Edek nie. No i sąd postanowił, że to ja pójdę za kratki, a on się będzie mógł dziwczyć. Proszę bardzo. A ja tylko chciałam, żeby on ode mnie nie odchodził. Chciałam, żeby, żeby wrócił do mnie, żeby był jak wcześniej. Chciałam, żeby po prostu nie był zły. Kobieta, która tak opisała swoją historię, miała 25 lat. Może i nie było z jakiegoś dużego miasta, natomiast nam no, niczego to nie usprawiedliwia. 25-letnia kobieta już jest świadoma pewnych rzeczy i miała dużą pomoc od rodziców, którzy dali jej dzieci pod opiekę. Jedno już miała w domu dziecka. Nie mieści mi się to w głowie, zwłaszcza, że jej wytłumaczeniem to jest to, żeby Edio nie był zły, tak? Że facet jej kazał. Zresztą olał ją, poszedł sobie, nie zajmował się dziećmi, tak? Nie, nie spędzał z nią czasu, nie w ogóle nie myślał o tym, że będzie miał kolejnego potomka. tylko po prostu sobie poszedł i miał to wszystko w nosie. To są bardzo ciężkie sytuacje, i, i jest, kiedy czytam o tym, czy słyszę. Jakieś historie jest mi zawsze bardzo przykro, dlatego że to nie jest do końca wina tych kobiet. To też nie jest wina tych mężczyzn w stu procentach. Owszem, są winni, tak? No bo to oni mordują te dzieci, no przecież można oddać. No może i można, ale na przykład tutaj Zosia jest bardzo wierzącą osobą i nie chce oddać dziecka komuś innemu, no bo przecież powinno być blisko rodziców, tak? Że ona ją urodziła, że to jest jej dziecko i tak dalej. Nie wyczuwa tego, że sam fakt tego, że się nim nie zajmuje i oddaje je do adopcji, do domu dziecka, przepraszam, to już jest jakiś taki jak, jakaś forma porzucenia, że to już tak naprawdę nie jest zgodne z Kościołem katolickim, z tym, że rodzina jest najważniejsza, z tą miłością do bliźniego i tak dalej. Natomiast dużo lepiej jest zgodzić się na tą adopcję, dać dziecku szansę normalnego życia. No, niż trzymać się w tym, w tym domu dziecka, za wszelką cenę rościć sobie do niego prawo, tak? Do tej opieki, do decydowania nad nim, i blokować mu szansę do zaznania miłości, do zaznania normalnego życia, do tworzenia własnej rodziny, do posiadania, do posiadania własnego pokoju, do posiadania, nie wiem, pieska, kotka, co tam jeszcze można dać adoptowanemu dziecku, tak, już w ogóle oczywistością jest to, że posiadanie rodziców i tej miłości to jest w ogóle punkt programu. Zosia dostała 11 lat więzienia. Jej partner został uniewinniony z zarzutów w udziale w zabójstwie. Kolejną historią, przedostatnią, jest historia Joli. Ta historia jest bardzo znana nie tylko z podcastów, ale i z telewizji, z gazet. No, obrobiona na wszelkie możliwe rodzaje już. Jest to historia Joli. Miałam czworo dzieci. Ładny dom, pieniądze. Mogłam mieć dużo. No ogólnie było dobrze. Ludzie na wsi zazdrościli. Oj, zazdrościli. A zazdrościli, bo nie było widać, jak naprawdę wygląda moje życie. A małżeństwo? Oni nie wiedzieli, co ja musiałam przechodzić. Miałam 17 lat, jak zostałam żoną Andrzeja. Nie byłam z nim szczęśliwa, no ale co miałam robić? Jestem wierząca, o rozwodzie nie było mowy. Zostałam jego żoną. Więc starałam się jak mogłam. Chciałam być dobrą żoną czasami protestowałam na to co robił uciekałam z domu ale on miał to w nosie nie robiło to na nim żadnego wrażenia kurwa o znowu zaskoczyłaś krzyczał na mnie Andrzej i tylko to pamiętam te wieczne przekleństwa i że znowu że ja że moja wina wszyscy tego tak podziwiali taki pracowity taki dobry ojciec no może dla innych wydawał się taki idealny dla mnie to był oprawca bił mnie wyzywał Prawdziwy koszmar to się zaczynał, jak zachodziłam w ciąże, Bo kochać się to mu się chciało. Ale żeby się zabezpieczać, dzieci wychowywać? <grym> A po co to komu? Zaczęło się i skończyło na dzieciach. Andrzej poprosił dwie córki nasze, żeby wyrzuciły kapustę z beczki. No bo to co? No zaczęło się psuć, to trzeba wyrzucić. Po co to trzymać? No to one poszły i płaczą, że z beczki coś wyleciało, jakieś zawiniątka. I że z tych zawiniątek główki wystają. No a do tej beczki ja chwilę wcześniej coś przeniosłam. Bo przedtem te zawiniątka leżały w zamrażalniku. No a jak leżały w zamrażalniku, no to nikt się nie zorientował. No ale przeprowadzaliśmy się. Nie mogłam ich tam zostawić. No jak ja się przeprowadzałam, to i one się musiały przeprowadzić. Nasze córki się przeprowadzały, wszyscy się przeprowadzaliśmy. No to zawiniątka też. No i z jednego zamrażalnika do drugiego. Przez sześć lat miałam pięć porodów. Tragicznych. Dla mnie tragicznych. Dla dzieci tragicznych. Bo rodziłam w wannie. Podwiązywałam pępowinę A potem musiałam je dusić. Andrzej nie zaakceptowałby większej liczby dzieci. Na koniec to już wiedziałam, że to się wyda. I że muszę uciec. Wyjechać. Z beczką to był błąd. No bo smród był coraz gorszy. Trzeba było zostawić je w tym zamrażalniku. Wyjechałam jako szanowana żona i matka. Wtedy ostatni raz ludzie patrzyli na mnie jak na normalną osobę. Potem to już tylko widziałam swoją twarz w gazetach. Ktoś w końcu mnie poznał, do drzwi zapukała policja, a na przesłuchaniach to nikt nie chciał wierzyć w to, co przyszłam. No bo jak to, taki wspaniały mąż, a pani taka okrutna. Nie chcieli zrozumieć, że ja nie miałam wyjścia. Pytali o Andrzeja, pytali czy wiedział o ciążach. No, ja mam taką posturę, że nie było mi trudno ukryć brzucha, a sama nie wiedziałam, co powiedzieć prokuratorowi. No, bo to, co ja przeszłam, to jedno. A przecież nasza czwórka dzieci, ta żyjąca czwórka, no to musiała mieć ojca, bo on wszystko wiedział. Andrzej o wszystkim wiedział. To, że ja pójdę za kratki, to już było wiadomo. I na nic to się zdało to całe moje ukrywanie. Bo on i tak został skazany. Udowodnili mu, że wiedział przynajmniej o jednej śmierci. Ale to ze mnie zrobiono demona. Jestem pewna, że znacie tę historię. Tutaj opowiedziana krótko przez Jolantę, która w wieku 38 lat została skazana na 25 lat więzienia. Jej mąż Andrzej spędzi za kratkami 8 lat. Za współudział. Rozumiem, że oczywiście, że ludzie nie chcą mieć więcej dzieci i tak dalej, tak dalej. Jest to dla mnie normalne, że no ile tych dzieci można mieć, że to jest męczące, trudne i w ogóle. Natomiast no, mamy już takie możliwości antykoncepcyjne. Rozumiem, że wpadka z jednym dzieckiem, ha, nawet nawet dwój, z dwójką. Ale z siódemką, z dziewiątką, z dwunastką, no to już jest po prostu brak świadomości świadomość antykoncepcyjna, świadomość swojego ciała, świadomość tego, skąd się biorą dzieci, jak przeciwdziałać itd., no to to już powinno być też zadanie szkoły. Kolejna Ania. 12 września 2017 roku w niewielkiej wsi Kłobuczyn na Dolnym Śląsku Anna, 21-letnia kobieta, nie poszła do pracy. Ale historia, nie? Krew w żyłach, aż za bardzo. Kobieta nie poszła do pracy, bo poczuła skurcze. Za chwilę miała rodzić. Kobitka już czuła, że coś się dzieje, no ale mia miała męża, więc musiała ugotować obiad. Koło 15 do domu wróciła jej mama Teresa i została córeczkę swoją, czyli Anię, 21-letnią, która siedziała na muszli klozetowej. Załatwiała się? Być może. Jak się później okazało, nie załatwiała się, tylko rodziła dziecko. Te dziecko, chlub do tej wody w tym sedesie. Ja w ogóle, wiecie co, ja, ja jakby rodziłam, tak, I, i wiem, jak to wygląda. Myślę, że część z was też wie i sobie zdaje, że to jest nie tylko ból i tak dalej, ale że no, większość kobiet to czeka na to dziecko, chce je zobaczyć. I martwi się o to, że tak, że przecież ta siła wypychu i tak dalej, czy się temu dziecku nic nie stanie, czy nie wiem, się nie uderzy, czy tam ktoś go nie złapie za mocno. było afera przecież wtedy, co lekarz urwał głowę dziecku przy porodzie. No także, no przeciętna matka myśli o tym. Jak poród się odbywa w wannie czy w basenie, to jakby dziecko wypływa, ono ma miejsce, natomiast sedes się zwęża, jest wąski, no i wiadomo, że to dziecko po prostu od razu. Uderzy, bo to nie jest poród w wodzie, ono jednak, że tak powiem, jest w powietrzu, kiedy się ją wypycha i potem nagle uderza w coś. Nie wiem, to jest hardcore. Jakiś. No tak, to jak o porodzie kobiety wiedziały, zarówno Anna i Teresa. Kiedy dziecko wpadło już do tej muszli klozetowej, kobiety zwróciły uwagę na to, że dziecko nie zapłakało, a powinno. Tak powiedziały w sądzie. Jednak nie próbowały go reanimować, nie wezwały karetki pogotowia. No, ogólnie. Po prostu jak wpadło, tak leżało. Teresa poszła do kuchni po nożyczki, odcięła pępowinę. Wypadało coś zrobić, przecież. Więc wyjęły noworodka z toalety, zawinęły go w worek foliowy i zakopały w latrynie, z której już nikt nie korzystał. Latryna to jest taki wychodek, taki kibelek na zewnątrz w drewnianej szopie i jest wykopana dziura, no i tam się załatwia swoje potrzeby fizjologiczne. Kiedyś na wsiach było tak, że po prostu księdowek zapełniał, to się budę przenosiło gdzieś tam dalej, wykopywało się nowy dół, tamten się zakopywało i tyle i tak w koło, i tak w koło. Kobiety po zakopaniu noworodka wróciły do domu, posprzątały, żeby tam nie było za bardzo śladów po tym co się wydarzyło i oglądały telewizję. Zjadły sobie obiad i czekały na, nie wiem na co czekały. Chyba na więzienie. Sąd skazał obie kobiety na 4 lata więzienia. Anna i Teresa wniosły apelację i prokurator też wniósł. Prokurator oczywiście chciał podwyższenia wyroku, a kobiety chciały uniewinnienia, żądały uniewinnienia. Sąd apelacyjny w Legnicy obniżył wyroki kobiet do dwóch lat i uchylił tymczasowy areszt, co oznaczało, że, mogą się, że obie mogły się już ubiegać o zwolnienie przedterminowe, dlatego, że rok spędziły w, w areszcie, a zostało im to zaliczone na poczat kary. Czyli tak naprawdę połowę, ponad połowę swojej kary spędziły w areszcie i w zasadzie na za już mogły wejść po otrzymaniu wyroku. Jeżeli chodzi o apelację, to, to było tak, że sąd powiedział, że nie ma wątpliwości co do tego, że kobiety zbezcześciły zwłoki, dlatego że no, zamiast zakopać je w miejscu do tego przeznaczonym, po prostu wyrzuciły je do, potocznie mówiąc, kibla. Tak, czyli do tej latryny. Natomiast prokurator uważał, że kobiety naraziły życie i zdrowie dziecka i że tak naprawdę to po prostu je zabiły, tak? Dlatego, że nawet jeżeli, bo takie było podejrzenie, nawet jeżeli urodziłoby się już martwe, to powinny wezwać karetkę. No każdy z nas ma obowiązek ratowania ludzkiego życia, chociażby poprzez wezwanie karetki pogotowia. Sąd pierwszej instancji pominął okoliczności łagodzące, chociaż ja uważam, że i tak ta pierwotna kara była bardzo niska. Sąd apelacyjny zwrócił uwagę na to, że dziecko było wcześniakiem i kobieta mogła nie spodziewać się porodu, że kobieta nie ukrywała ciąży, tylko nie informowała osób przebywających w jej otoczeniu o tym fakcie. Dla mnie to jest równoznaczne z tym, że jednak ukrywała to, no bo jeżeli ktoś się pyta, gdzie ma, jesteś ciąży, a to mówisz: Ja, ha, no co ty? No to jest to tożsame z ukrywaniem. Sąd też zwrócił uwagę na to, że kobieta była dwa razy u lekarza. Patrząc na to, że wizyty w trakcie ciąży ma się co miesiąc, to przy, przez 8 miesięcy, czy nawet 7, być dwa razy to jest bardzo mało. To są ledwo dwa podstawowe badania USG, kiedy zakładając, że ogólnie przez całą ciąży była tylko dwa razy, więc na pewno nie miała zrobionych wszystkich. Badań, które powinna mieć. Sąd też powołał się na to, że kiedy mąż zapytał Anny, czy jest w ciąży, to kobieta nie zaprzeczyła. No i to oznacza, że przecież nie ukrywała i że przecież chciała te dzie tego dziecka. Sąd też określił, że kobieta była zaskoczona tym porodem, dlatego też wybranie toalety na poród jest uzasadnione. I mi się to nie mieści w głowie. Daniem sądu też nie zostało wzięte pod uwagę, że stan dziecka. Przy porodzie był krytyczny z powodu zamartwicy, no i że żadna z tych kobiet nie wiedziała, jak mu pomóc, więc stwierdziły, że skoro jest sinę i nie krzyczy, to nie żyje. Natomiast kobiety w sądzie powiedziały, że dziecko urodziło się żywe. Wiedziały o tym, że ono żyje, natomiast nie, nie, nie pomogły mu. Sąd powiedział, że skoro dziecko było w tak złym stanie, to bardzo możliwe, że nawet jeżeli kobiety zawiadomiłyby karetkę, to, to lekarze mogliby już tego dziecka nie odratować. Dla mnie to, to jest takie trochę na wyrost, dlatego że każdy z nas, tak jak mówiłam, ma obowiązek tego ratowania życia. Także kobiety po półtorej roku mniej więcej złożyły wniosek o przedterminowe zwolnienie i za pozbawienie życia dostały dwa lata odsiadki. Dla mnie to jest wstrząsające. Uważam, że to jest chora sytuacja i że te kobiety zdawały sobie sprawę z tego, co robią, wiedziały, że mordują. To nie był przypadek, to nie było zaniechanie. Kobitka, która wiedziała o tym, że rodzi i biegnie do kuchni, żeby jeszcze zdążyć ugotować obiad, żeby mąż był zadowolony, jak wróci, a nie dzwoni po karetkę, czy tam, nie wiem, poznajomych i tak dalej, żeby ją dowieźli do szpitala, świadczy o tym, że była w pełni świadoma i wiedziała, co się dzieje. To jest moje zdanie, uważam, że jest ten wyrok akurat z ostatniej historii jest szokujący. Natomiast ogólnie, sam fakt występowania dzieciobójstwa wśród kobiet świadczy o tym, że mamy za mało edukacji i za mało świadomej pomocy, nie rozdawania, tylko pomocy prawdziwej. W pewnym sensie rozumiem motywację kobiet, które się tego dopuszczają, dlatego że zostawienie okna, dziecka w, okna, w oknie życia czy w szpitalu wiąże się z wieloma nieprzyjemnościami prawnymi, oceną społeczeństwa, więc łatwiej jest to ukryć, że się jest w ciąży, że się urodziło i po prostu zabić to dziecko, to nosić w sobie i tylko w sobie, bo wtedy nie, to nie wypływa, nikt o tym nie wie, niż do końca życia mierzyć się z ostracyzmem. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie. Do usłyszenia.